Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj z Rafałem, z OG Kubą, z Grzesiem, z Martyną i z Naturalem. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wszyscy poza Naturalem tutaj byli sugestywni bardzo i zrobili dokładnie to samo co ja, czyli się nie odezwali, a pomachali. To jest dominacja genetyczna, zazwyczaj tak jest, że sam jest alfa pokazuje, że to mają robić. Okay. Witam w kolejnym odcinku z gierek ekipowych. Pod ostatnim czułkiem odbiliście tyle lajków, więc czas na kolejną gierkę ekipową. Dziś będziemy grać w 5 sekund. Będziemy właśnie losować teraz ekipę. Dzielimy się na dwie drużyny, po 3 osoby. Jak? Każdy losuje? Nie, no 3 drużyny. Dobra. To 3 drużyny, czy 2? No to niech jedna osoba... To 6 osób. Grzesiu jest tym i ja jestem. Ale ja mam OG Kuba. O, no to jest OG Kuba u ciebie. O, ja mam Rafała. Ja mam Naturala. Dobra. Dobra. Dobra, ja mam Martynę. To niech Martyna się z Rodziku, bo zamieni miejscami. No dobra. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest GBS, na którym właśnie trwa promocja z okazji Dnia Dziecka. Promocja ta polega na tym, że możecie kupić 3 kawy Angel Starch w cenie 2, bądź 5 kaw Angelo w cenie 4. Dodatkowo z moim kodem SLITHI20 macie minus 20% na całe zamówienie. Promocja trwa od 25 maja do 1 czerwca do północy. Ja od siebie mogę dodać, że moje ulubione smaki to wanilia, krówka i sernik nowojorski, więc polecam Wam przetestować. Pamiętajcie, kod SLITHI20 to jedyny prawilny kod. Wszystkie inne to skamy. Pozdro. Dobra, już jesteśmy podzieleni na dwie drużyny. Teraz będziemy drużynowo zadawać sobie pytania i odliczać 5 sekund. Zawsze w tej drużynie było. No daj mi spokój. Musicie telefon wziąć. Kto wygrywa, ten zadaje pierwsze pytanie. Dobra. A robimy jakiś ten, kto przegra, to kto wygra, to robi jakiś ten? O, możemy tak zrobić. Trzeba wymyśleć. No, a nie, to na początek się ustala. No. Nie, Sandra, nie ma lepszego. Widzowie napiszą w komentarzu. Dobra, a ty to zrobisz w następnym odcinku na intro. Dobra, więc tak, musicie wymyślić nam karę. Drużyna, która przegra, wykona tę karę i w następnym odcinku będzie z tego film. Podaj 3 powody, by być usuniętym ze szkoły. Start. Słabe oceny, niechodzenie do szkoły, spóźnianie się. A co się z tobą oceny? Ja bym tego spóźniania nie zaliczył tak szczerze. Ale czy słabe oceny też mogły cię wyrzucić? Ej, ty! Pogrążę tą drużynę! Ale jeszcze słyszałem, żeby kogoś usunęli za spóźnianie, nie? No. A ja za słabe oceny. Ale nie, za spóźnianie mogą. Dobra, dwa powody dał do. Nie, moim zdaniem za spóźnianie mogą. No jak się dużo spóźniasz, to mogą. Mogą cię mogą. No. Ale to już chyba podchodzi pod niechodzenie do szkoły. Dobra, macie. Dobra, ale wiesz, to mogę powiedzieć jakieś głupoty typu sikanie na lekcji. No dobra, to by było... No ale widzieliśmy się szurnamy. No to by było takie naciągane. Moim zdaniem świetna odpowiedź. Ja by je brał. To... No ale co, według mnie bardziej by się należało wyrzucić kogoś ze szkoły, jakby ta sikał w środku klasy, niż jakby się spóźnił. No tak, to prawda. No dobra. No dobra, ale zaliczmy im, zaliczmy. Dobra, kto z was pierwszy? Dobra. Dobra, uwaga. Podaj 3 ptaki drapieżne. Pterodaktyl, kurwa! Ja strzoporzeł, kurwa! Pterodaktyl! Zmieścił się! Poznajemy to! Pterodaktyl nie, a sowa też jest drapieżnikiem, nie? Nie. Sowa jest! Tak, sowa jest! Ja bym to poczuł jak spóźnianie się. Dobra, jeden, na rozgrzewkę, na zachętę. Dobra. Dobra, w sumie nie było definicji ptaka, lata. Tak! Dobra, nie musi się. Ale trudno. Dobra. Drugie pytanie. Dobra, Martyna teraz. Podaj 3 zespoły na literę B. Start. Co? 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 Ja nie słyszałam. 3 zespoły. Ej, nie stop! Ja zrozumiałam rozpały. Ej, stopy. Nie, bo chyba musisz wyraźnie czytać. Dajcie mi spokój. 3 zespoły na literę B. Start. Zespoły? Muzyczne? Literę B. Elo. Chyba trudne. Łatwe. Bardzo potrzebujemy się w naszym składzie. Bayern, Barcelona, teraz kurde. Kuba, dobra, teraz Kuba odpowiada. Tak. Uwaga. Podaj 3 nazwy telewizyjnych programów informacyjnych. TVN, TVP i TVP Info. Dobrze. Nice. To było nazwy programów, czy po prostu stacje? Nazwy programów informacyjnych. No to tak, nie podał ani jednego. Nie podał ani jednego. Wydarzenia, wiadomości. Przeciwko bratu? Przeciwko bratu?
żony? Nie, no. Nie macie... Ale że brat bratu węże... No, nie. Dobrze, dobrze, jest ten. Dobrze, dobrze. Dobra. My też nie dostaliśmy punkta. Czyli my... Aha, czyli... Pojedynkę. No słuchaj, Rafciu. Podaj trzy rzeczy, z których można pić. Start. Szklanka, butelka, słoik. Dobrze. Chowają to sami w słoikach. Tak. Dobra, to teraz natural. Uwaga. Podaj trzy irytujące zachowania matek. Chamstwo, wyzywanie i toksyczność. Przecież to jest wszystko to samo. No a co mam powiedzieć? Chamstwo, wyzywanie i toksyczność. No tak. Trochę tak. Irytujące zachowania, czyli nie wiem, na przykład... Ale to uczanie mamy no sprawy gotowania, albo nie wiem, krzyczenie mamy, bo się nie uczy. Ja bym Murzynkowi zaliczył. Ja też, ja się ale to my decydujemy. Nie, ja się ale decyduję. Co, chamstwo, no kurde. Ja się zaliczysz Murzynkowi, czy nie? No nie, tak jest. No, ale no, nie. Kurwo jebana. Powiedziałeś źle, żeby mieć trzy te same rzeczy. No tak, dobra, to była rozgrzeweczka, teraz lecimy już. Dawaj, Kuba. Dobra, no to pytanie. Nie, no ten klakson mnie zdenerwował. Tak. Spokojnie na to dam. Daj mi spokój teraz. Jestem zdenerwowany. Dobra. No, lecimy. Daj, trzeba ich to zjadać. Podaj trzy małe stworzenia, których ludzie się boją. Start. Karaluch, komar, szerszeń. To się komara boi. To no się właśnie. Komara. No nie, są to ludzie, którzy mają uczulenie i się boją. Sandra się boi komarów. Kto? Ty się boisz takich latających. Ja się ciem boję najbardziej. No, nienawidzę ciem. No ale komarów też się ludzie boją, bo ich uczulają. Dobra, to jest pytanie wiesz. Bardzo otwarte, bo każdy ma prawo się bać czegoś innego. Ja bym to zaliczył. Ja też. Klakson. Klakson zaliczamy? Odpowiedź. Zaliczą. O kurwa, nie Okej. Serio, Jasiu. Dobra, uwaga Grzesiu. Podaj trzy galerie handlowe. Wrocławia, kurwa Magnolia i kurwa Poznania. Dobrze. Dobra, dobra. Dobra, czyli mamy ale po co kurwa? Dwa. Na razie tylko my nabijamy punkty. Dobra, dawaj. O nie, poczekaj, ja się teraz muszę. No, skup się. Podaj trzy warzywa, stary. Marchewka, broku, pietrum, marchew. Nie, zwalczamy dwa razy marchew. Dobra, ja bym chciała dwa razy marchew. Nie, klakson, zaliczasz to czy nie? Nie, o, to mam czekać normalną odpowiedź, klakson, dobrze. A co nie? Czemu nie powiedziałaś tej pietruszki? Nie wiem! Dobra, ja nie mogę szybko. Marchewka, marchew! Nie, ona mówi tego. Marchewka, broku, pietr, marchew! Co to robi? Dobrze, ewidentnie jesteś Martyna impostorem. Jesteś impostorem. To dlatego chciała być z Murzynkiem w ekipie. To wszystko przez to. No tak, tak. Ej, nieprawda, ja po prostu nie potrafię. Dobra, i tak klakson nas na punkty rucha. Ej, czekaj, klakson ile jest? 2-1. Nie, przegrywacie. 2-2. A nie, teraz 3. Oni 3 za Martynę. Dobra, Kuba, musisz. Nie wiem, 3 za Martynę, po prostu punkty jest dobra. Właśnie. Aha, no to 2-2 jest, bo dobra, 6 dobra, 2-2. Powiedzmy, że 2-2. Kuba, musisz. No, 2-2. Dobra, uwaga. Robisz przewagę teraz, stary. Kuba, proszę cię. Kuba, zobacz. Cicho tam, Martyna. Podaj 3 luksusowe sieci sklepów. Louis Vuitton, nie wiem, Gucci i Prada. Dobrze, piąteczka. Już myślałem, że się zaciął po pierwszym, ale problem jest no. Myślałem, że Biedronkę zaciął. Zależy co na koniec na czasem, tak? Na bezdomnego. To Biedronka odda. Dobrze, to teraz... Na Rafała. To jest coś trudnego. No dawaj. Pierwsze tak przydajemy. Podaj trzy miejsca, gdzie są pająki. No stara! Mieszkanie, podwórko, stodoła. Kurwa, zaciąłem się moja wina. Jak on ci wydłuża czasu 4 sekundy, tak, czuję. On czeka i nagle, a stary! Nie, on czekasz, ty zawsze odpowiadasz, kurwa, i dopiero start naciska. Ale w sumie te pająki są wszędzie, nie? Teraz rodzina. No, teraz rodzina. Dobra, czyli teraz dla Grzesia. Nie, daj coś tutaj. Uwaga, podaj 3 powody trafienia do więzienia. Za chamstwo i... Co ty gadasz? Ale jesteś mistrzem, człowieku! Czemu jedno nie to się nie zawsze? Jesteś człowiekiem takim mistrzem! No nie, bo ja powiedziałem, zapomniałem, że... Zabójstwo narkotyki, kurwa! Zabójstwo chamstwa! Ale nie, w sumie... Zabójstwo i powiedziałem
Nie, zachód, poza Hansa też może być. Tak, zachód. Jak jesteś tam z kimś tam policjanta, to cię zabija. Nie, co to prawda? Chyba z Hansem jedno człowiek. Chyba moich braci. Placząc. Co? On czy nie? No wiadomo, że cię nie uznaje. Za chamstwo? Ale za co macie uznać, jak nawet trzech nie wymieniłeś człowieka? Dobrze, klaczą. Dla Sandry, podaj trzy rzeczy, które są zielone. Nikt. Start. Broku, brukselka, trawnik. Dobrze! Zmieściłam się. Dobra, tylko znowu musisz to nam robić, co mam ci powiedzieć? Podaj trzech nieżyjących aktorów. To nie mam pojęcia, nie wiem, kto nie żyje, kurwa. Czemu się tak szybko poddałeś? Koniec, czas. Ja nie znam aktorów, stary, w ogóle, a co dopiero jeszcze tych nie żyjących. No ale to zmienię nazwiska, też byłoby mi ciężko wymienić. No, dawaj. No, dwa Martyny. O Boże, poczekajcie, muszę się naszykować. No. Już jesteś gotowa. Nie! Czas nie, mam, nie, no jesteś gotowa, co to jest? Marnujemy czas. Dobra, dajesz. Podaj trzech skoczków na ruciarstwo. O Boże, kamień stoch! Nie, to nie mogę przeżyć! No ale czemu cię rywać? Dobrze, no jak to jest? Ale mam już tak stopy ten. No jaki kasaj! O, ja na honem. No kurde! Kiedyś cię pokonam na następnych zawodach. Ej, no i co teraz? No, przegrałaś. Przegrałaś, no co mam? No bo czemu on się odzywa? Dobra, uwaga, Kuba. Dobra, mamy porecie w drużynie, jest na pytanie. Ja bym dwoje był ostatni wybrany. Razem byśmy pytali. Na WF-ie, kurwa. Ej, nie, to było losowanie. Dobra, losowanie, losowanie. Razem byśmy wygrali, matkę, no nie. Dobra, uwaga. Kuba, podaj trzech ojców z seriali telewizyjnych. Ojciec chrzestny. Kurwa. Ojciec Mateusz. No, ojciec Mateusz. Ale to też było. No, ciężko, bo wiedziałam. Ale zależy, bo Ferdynand Kiepski na przykład był ojcem, nie? No. Ojciec, ojciec. Takie w miarę, Dobra. Pytanie. Dawaj. Na Rafcia teraz? Tak. Podaj trzy sposoby, by stać się milionerem, start. Inwestycje w kryptowalutę, inwestycje w zegarki, streamowanie. Robisz, nie jesteś. No ja nie jestem, ale streamerzy z Stanach Zjednoczonych są. Ludzie, którzy inwestowali w zegarki, dzisiaj też są milionerami. Ci, którzy poszli w krypto, to już w ogóle. Inwestycja to inwestycja, ja będę je zaliczył. Klakson. Klakson. Klakson, dawaj opinię, ekspert. No ale to co możesz powiedzieć? Praca, kradzież. No nie wiem, ale możesz też... No... Ja za kreatywność dałabym punkt. Bo twoja drużyna. Ale podaję rzeczy, które... Nie, klakson. A to twój brak. Inwestycja to jest jedno, to jest jedna odpowiedź. No dobra, ale możesz na przykład, nie wiem, zająć się handlem, a równie dobrze możesz zająć się właśnie przykładowo, nie wiem, Odpowiedź na to pytanie to postawiasz dwa bliźniaki. Chuj, ja uważam, że zgadłem i tyle, ja mówię, pana. Ale to klakson jest tutaj decydujący. Klakson. Trzeba powtórzyć, bo ciężko tak zweryfikować. Dobra, powtórzę. Ale wiesz, ale za każdym razem to były inne gałęzie. Streamowanie, zegarki, kryptowaluty. No ale za streamowanie wybrałeś. Dobra, dajcie mu jeszcze jedno pytanie. Dobra, to słuchaj. Co ze streamowaniem było nie tak? Dobra, jeszcze jedno. A ilu jest streamowanie? Klakson zdecydował, że jeszcze jedno. To, że mi nie płacą. Póki co, odkąd Kuba streamuje, to prędzej on zostanie niż ty, więc a ja się nawet nie łudzę, że w Polsce będę milionerem, ale... on nie mówił o sobie, on mówił o Kubie. Dobra, jeszcze jedno pytanie, proszę. Podaj trzy filmy z Tomem Hanksem, stary. Oczywiście. No ja wiem do końca, że to jest Tom Hanks. To po prostu Oliwa Sprawiedliwa po prostu. Nie, nie. Ja znam jeden, Forrest Gump. Właśnie też o tym pomyślałem od razu. I co ale byłem pewien, że to jest Tom Hanks, ale chyba tak. Nie wymieniłbym trzech filmów z nim, racji takiej, że... Nikt by tutaj nie wymienił. Nie wymieniłbym, bo... Podaj trzy rangi w marynarce wojennej. Generał, majtek i kapitan. Majtka na pewno nie ma. Nie ma takiej rangi jak majtek. Dobra, jeszcze raz. Nie ma, ty nie masz punktu, ale nie! Jeszcze raz, co cię ma? No nie, to jest proste, majtek, no to kurwa co? Daj mu się kogoś, majtka, nie. Jeszcze raz, żeby nas urazić nie posłuchać. Dobra, majtek. Uwaga, podaj trzy królowe. Królowa Elżbieta, królowa Jadwiga, królowa... kurwa, majtek. Aj, nie. Idź pan, pizdo. Dobra, czyli Oliwa z tego. Tak. Jadwiga chyba nie była królową, nie? Czy była? Człowieku, zejdź ze mnie. Zejdź ze mnie, naprawdę. Dobra, nie ma się tak punktu, sorry, przepraszam. Ale klakson się udział. No, tak, no, to prawda. Dobra, pytanie. Podaj trzy irytujące zachowania ojców, start. To do kogo tam? Nie wiem, bo mój zniknął. No. Nie, po prostu... No to nie ma, Dlaczego ty w
ogóle nie startujesz, tak? Nawet dzwonka nie było. Był. Był, stary. Dobra, nie, poległam. No niestety nie ma punktu. Widzicie, lepiej mieć starego, Pytanie do Grzesia, proszę. Grzesiu, ojcowie, nie szukajcie. Podaj trzy rzeczy, które widać na niebie nocą. Chmury, gwiazdy i statki kosmiczne. Ja miałam wątpliwość przy pierwszych, przy chmurach, no nocą. Samoloty. Ale koniec końców, statek kosmiczny też sam może zobaczyć. Tak, jak startuje na przykład. Ale chmury, chmur nie zobaczysz. Albo jak ląduje. Albo jak ląduje. Albo stację kosmiczną. No co? Nie ma, nocą nie ma. Nie ma. Nocą. Całkowicie nocą. Wieczorem widać, nocą nie. Ciemno to ciemno. Dobra, zaliczamy to czy nie? Klakson. To zaliczmy. No, 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 no kurwa, mojego nie zaliczycie, a jemu zaliczacie? Dał coś dla Polaka. Ej, statek kosmiczny, kurwa? No ale z tym statkiem to poleciało się. To jest UFO. No czy ja, ja? Nie no, kurwa, to jest ogólnie sobie. Dawaj, kurwa. O nie, poczekaj. Boże, proszę, jakie się patrzy. Dobra, ona i tam jest statki, daj ją pojedynę, co? Cicho, bo. Słuchaj, podaj trzy wytłumaczenia, by wezwać chorego do pracy. Start. Mówiłem. I postoj, ale... kurwa. Ej, ale czekaj, podaj trzy wytłumaczenia, by wezwać. Tak, by wezwać. To jest ciężkie, stary. No, to jest jeszcze ciężkie. Jedno. Żeby, dawaj, żeby, jeszcze jedno. Bo żeby polecieć tam w kulki, no to sporo. Dobra, stary. Droga szansa. Niech będzie. Nie, należy się za to, że mistrz ma zaliczone. No, czekaj. Czekaj. I... Słuchaj, podaj trzy postacie z telenoweli Klan. Start. Ja wiem, już nie. O Jezu, ja nie oglądałam tego. Naprawdę. Ja bym nie. Ryszard. Maciek, Ktoś jeszcze? To ciężkie. Dlaczego ma takie ciężkie, no? Dobra, teraz ja dla ciebie. Dobra, podaj trzy zespoły rockowe. Łatwe to jest. Rock and roll. Beatles, CEO. Oj, chuj. Nirvana. Nie, nie słucham rocka w ogóle. Ja też, ale coś tam... Ale coś tam nie. No, coś tam coś nie, coś potrafię. Coś nie, coś nie. Nie Beatlesów, nie, jestem gorzej. Dobra, dawaj. Dla Rafcia, tak? Tak. Dawaj, dziulka. Podaj trzy złe rzeczy z twojego życia. Start. Ale to jest... Wuja, który mnie obmacywał, mam brata, który jest leniwy. Nie, koniec. Jestem leniwy. Wczoraj był stream 8 godzin. No i co z tego? A ty robisz wczoraj ile? Dwugodzinny. Ja bardziej szanuję. No dobra, no chciałem ci dopierdolić, że cię zmotywować, tak? A potem dziwne pytanie. Trzy złe rzeczy z twojego życia. No to... Dobra, to nie jest czas na kłótnie braterskie. Jeżeli chcecie zobaczyć taką kłótnię, to możecie wejść na kanał TakeFan, Król TakeFan. Albo do OG Kuba i na live'ach się kłócą. Teraz czytam pytanie dla Naturala. Dobrze, dawaj to. Podaj trzy urodzinowe zabawy dziecięce. Samochodzik, spodenki i piesek. Co? Myślałem, że prezenty. To jest impostor 100%, kontrolujesz człowieka. Kto na urodziny zwierzątka kupuje? No kupują ludzie zwierzątka. Samochodzik. Nie, to jest zabawy, tak? Tak, mówisz spodenkami. Jak się spodenkami można bawić? Dobra, nieważne, ale Martyna, my na dajcie mu jeszcze raz! Właśnie! Nie! No nie, nie. To nie! Dobra, dobra! On na inne pytanie odpowiadał! Ale to nie moja wina, że uszu nie myje! Spodenki! Nie, nie słyszysz, mogę krzyczeć! Słyszę, dobrze, to następnym razem! Ale że to spodenki! Ja cieszę się, że nie jestem sama! Powiem tak, naturalnie, mnie dwa razy na odpowiedzi oszukali, więc i tak nie narzekaj! Ja nie narzekam, no i don't care! Dawaj, Kuba! No, podaj trzy rzeczy z guzikami, start! Sweter, koszula, kamizelka. No, sweter, kurwa, no, guzikami? No, nie, sweter, nie, sweter, co, taki kardigan zapisano na sobie. Nie, no bywają sweter. Bywają. Są, kamizelka, no też ozdobne nawet mogą być. Nie, no są, i koszula, są. Nie? Nie wiem, masz zdobyć jakiś punkt, kurwa, bo wiesz, a ty, no po co? A co? No, ja zdobywam. No, jeden zdob. Dobra, nie masz. Dobra, Krzysiu ma teraz szansę na zdobycie punktu. Dobra, że musisz, teraz musisz. Uwaga. Podaj trzy rzeczy z suwakiem. Suwakiem, bluza, spodnie i kurtka. Dobrze. Dobrze, brawo. Ja teraz też zdobędę. Tak? Tak, jak nie będzie pytanie, tak to nie mówię, już wierzę. Ja dawaj, Kuba. No, dla Martyny. Boże! Dawaj, Ołbuś. No. Podaj trzy nazwy krajów w Afryce. No nie! Poczekaj, Nigeria! To jest masakra, bo Martyna jesteś tą a ty, kurwa, jesteś świetny, nie?
rękę podajcie i sejdźcie w chuj. Ej, bo ja się tak zdecydowałam, że podam jakieś dane złe, kraje będą się śmiać mi. Podaj trzy rodzaje bielizny. Koronkowa, figi i stringi. Bo? A tak? Czy koronkowa to rodzaj w sumie? No tak. Rodzaj, tylko to jest materiał. No właśnie, jest materiał. No też się mówi na przykład, że kupujesz sobie bieliznę koronkową. Tak co, ty tam cicho już bądź. Tak, ale a mi właśnie bardziej chodzi, bo figi i stringi to są kroje. Kroje właśnie, no. No to nie są rodzaje? Właśnie. A rodzaje, no to ja nie wiem właśnie. Dobra, ja bym... Dobra, ty właśnie z wody nie zna się, więc mu uznajmy. No, ten co się zna tam mówi. Podaj trzy rzeczy, które można robić zimą. Start. Snowboard, narty, jadę na sankach. Dobrze, dobrze. Poza. To jest naturalne. Znowu ja. Daj, obiecałeś, że punkt zdobycie. Dobra. Dobra, ja mam pytanie. Może teraz się Grzesiu przypierdolisz do mnie i powiesz, że tu się trzy razy górki zjeżdża i się nie liczy. Nie, nie, teraz to samo było. Teraz było dobrze, teraz było dobrze. Dobra, podaj trzy sposoby, aby się skaleczyć, zrobić sobie krzywdę. Wywalenie na rowerze. Jeszcze nie liczyłam, dobra. Czekaj, jeszcze raz. Wywalenie na rowerze, krasz samochodem i spadnięcie ze schodów. Krasz samochodem i no. Ale ty też odjebałaś, dałaś mu więcej szansy, mówiąc czekaj, bo nie puściłam. Dobrze, ale widzisz? I odpowiedziałam! Co? Dobrze, dobrze. Jednak jesteś w porządku. Martyna na żadne pytanie nie ten. Ej, to ci ściemię, odpowiedziałem, że ściemię, tylko mi się podoba. Dobra, przestań mi drużynę prześladować. Dwa razy marchewka. Dawaj, no. Dobra, a ty? Czym się bawimy z potem? Podaj trzy ważne momenty w twoim życiu. Start. Narodziny, urodziny i urodziny mojego syna. Narodziny? Ale narodziny czego? Ale, no narodziny, że moje, że ja się urodziłam. A co może być ważna chwila w swoim życiu? No bo ja się stara urodziłam. Ja się nie pamiętam. No, nie, ale stary, no powstałam wtedy, tak? No wiesz, urodziłam nie, się. Nie, powstałam 9 miesięcy wcześniej. Urodziny, no bo wiesz, no bo to ważna chwila w moim życiu. To się było powiedzieć, że ważne dla ciebie moment, tak jak o sperma płynę. Ale jesteśmy drużyni, stary! A to zaleczyny. Sandra ma rację. Klakson, co ty uważasz? Nie przypierdolajcie się do Sandry, bo to ona wie, co jest dla niej ważne w życiu. No tak, a to ty się przejebałeś. No. Ale wybroniłem. Ja od dwóch impostorów. Ej, ja się staram. Podaj trzy kurorty nadmorskie. Kołobrzeg, Dziwnowo i Darłowo. Myślałem, że kurorty to będzie jakaś nazwa hotelia, to chodzi no. Po prostu o miejsca pomiędzy. Tak, okay. No, tak, to, tak, tak, nie to na spoko, spoko. Podaj trzy luksusowe marki samochodów, start. BMW, Lamborghini, Ferrari. Dobrze. Tak. Nie ma Lamborghini. No, dobra, no. Dobre, to zostały! Nie zaliczamy, nie zaliczamy. Nie, no weź, ja się nie znam. Klakson. Ale też klakson. Ale BMW za 3 nie zaliczone, tak szczerze. Nie zaliczone, zaliczone. Zaliczone? Zaliczone. Tak jak też. Szczerze? Naturalowe. No tak jakby powiedzieć innym, zamiast BMW, LSW, no nie wiem. No BMW za 3000. Za naturalowe jest zaliczone. Dobra, za spokojnie. Nie, no zaliczone to przypierdalanie się, jestem szczerze. Uwaga, na beki to powiedziałem. Podaj trzy zabawki, które nie potrzebują prądu. Maszynka do golenia. Co? Są na baterie, stary. Nie. Podaj trzy piosenkarki. Start. Beyoncé, Marii i Type na Masanach. O, prawdziwie. No, chciałem się wam podlizać. No, muszę się wykazać. No, muszę się wykazać. Podaj trzy złe rzeczy z twojego życia. Pobicie... Ale skłamał wiesz. To co, ostatnia runda? Bo mamy generalnie 9 punktów, a chłopacy mają 8. Ostatnia runda. Dobra. Wody, trzy gatunki tkanin odzieżowych. Start. Bawełna, neopren i... lateks! No, zmyśliłaś. Może być lateks, może no? Być, nie? Zmyśliłaś. Teraz Grzechu, uwaga. Dun 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 dun. Podaj trzy twoje plany życiowe. Zostanie milionerem, zostanie silny i schudnąć. Zmieścił się, zmieścił się. Dobrze, dobrze, tygam, że ty chociaż coś. To dla Martyny. Podaj trzy zabawki dla dziewczynek, start. Lalka Barbie, wózek, sztotka. O takie na rzeczy. Klocki Lego, stara. Latej, ale są przecież! Ale no to, ale Marku też się można bawić! Są takie sztuczne! No są! Są takie
ty właśnie. Golarkami, tak? Czym masz problem? Ale mogę go przerwać, przecież on nie ten. Nie skończył. Nie, klaksonu, nie brałeś. Dobra, zaliczone. Kuba, podaj trzy rzeczy, które grożą śmiercią. Wypadek samochodowy, spadnięcie z bloku i zadawanie się z... O, ty pierdolisz! Ej, Klaxo! Jak się wyjechałeś, już mu zaliczysz, nie? Ale dobra, biorąc pod uwagę, że na pobicie popadnie czasami, to ktoś jest zgodny. Dobra, masz rację, ale nie, zaliczone jest. Dobra, jeżeli natural klepną, to zaliczamy. Zaliczamy. Uwaga, Kuba. Nie, natural. Sorry. Podaj trzy postacie z Gwiezdnych Wojen. Start. Skywalker, Darth Vader, Artu Dito. Joda. Joda. Jawa, stary Jawa! Ale najgorsze jest to, że tego Arturka chciałem wymienić i się w język poplątał. Dobra. Ej, czekaj, jaka jest punktacja, powiedz mi teraz? Jest 10-11. Musisz to nadrobić, blachu, to twoja runda. Dobra. Uwaga. Gimmy this shot. Nie uda mi się. Też mi się tak pomyślałem. Uwaga. Wierzę w ciebie, stary. Uwaga. Podaj trzy przybory piśmiennicze. Długopis, pióro i... marker. Kurwa, siedmiu! Dobra, ej! W takiej sytuacji mamy remis. 11-11. Ej, może zróbmy to. Więc co robimy? Dogrywkę? Golden goal. Po jednej rundzie. Tutaj każdy. Po jednej rundzie. Ja bym wystawiła najlepszego przeciwnika. Ja też. Danej drużyny. A nie, ja nie. Tak? Możemy zrobić. No zróbmy to po jednym pytaniu. Albo po prostu można... Jest naroda, szybko. Podaj trzy miejsca, gdzie można znaleźć numer telefonu. Start. W gazecie, na ogłoszeniu i w telefonie. W książce telefonicznej. No tak. Jest. Podaj trzy figury szachowe. Dama, królowa, król i goniec. Brawo, Boże, żubik, nie, teraz żubik. Idziemy w łeb. No presja jest. Znaczy, dla Martyny. Ja tak, nie znam tego słowa, presja. Podaj trzy francuskie słowa. Start. Proste, dawaj. Ja wiem, to jest mega proste. Bonjour. Żeby papon! Le baguette, Paris Saint-Germain i Karim Benzema! Stara! Podaj trzy nazwy krajów w Afryce. Nigeria. Kurwa. No co ty pijesz? Nie, no stary! Dawaj, Rafał, pójdzie mu odpłacę. Podaj... Nic nie muszę, wszystko mogę. Podaj, cicho. Podaj trzy znane matki. Start. Trzy znane matki? Tak. Sandra... Chuj mi w dupę. Dobra, Blaku, co robisz? Ale to zapytamy, trzy znane matki, no kurwa. Podaj trzy wojny. Wojna druga, wojna pierwsza i wojna na Ukrainie. Dobrze! Dobrze, kurwa! Dobrze, masz to, skurwysynu! Dzięki. Zawyzywali go. Dobra, chłopacy wygrali jednym punktem, było 13-14. Musicie w komentarzu wymyślić nam. Ja przypominam karę. Tylko, że nas oszukano, bo ja miałem dobrze z milionerem pytanie. Tak. I miałem jeszcze jedno dobre pytanie, że się wyrobiłem z czasem, ale nie chciałem się kłócić, bo jestem ugodowym, grzecznym misiem. Jeśli się tak wydaje, możecie podliczyć w komentarzu, możecie dać znać w komentarzu, podliczyć punkty sami. Uczciwie. I napisać, kto faktycznie wygrał, bo też mi to śmierdzi trochę oszustwem, ale... Oszustwa, matactwa, zawsze tylko jak mamy w drużynie, to jesteśmy oszukiwani po poznaniu. A poza tym na dolarkę byliśmy oszukani. My na dolarkę byliśmy. I jedną rundę z sobą i na spodenki też byliśmy. Dobra, napiszcie w komentarzu jakąś karę i w następnym odcinku dogramy. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, no i w komentarzu napiszcie kolejną propozycję gry. I nagramy ją, jak wbijecie, ile? 25 tysięcy? Ile tam było dostępnych? Dobra, 25 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejną grę, którą wybierzemy z waszych komentarzy. Trzymajcie się, pa!